Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał. Zostaw również proszę łapkę w górze. Witajcie w magicznym świecie bajek. Zabieramy Was w niezwykłą podróż przez czas i przestrzeń, gdzie spotkamy się ze zjawiskowym bohaterem, zagubionym w czasie dinozaurem. Dinozaury były wielkimi gadami, które żyły na świecie wiele milionów lat temu. Są jednym z najstarszych i najbardziej interesujących stworzeń, które kiedykolwiek zamieszkiwały naszą planetę. Istniało wiele różnych rodzajów dinozaurów, które różniły się wielkością, kształtem i zwyczajami. Niektóre dinozaury były ogromne, podczas gdy inne były małe i zwinne. Były gadami poruszającymi się na dwóch nogach, ale niektóre gatunki były czteronożne. Mogły mieć różne typy pokrycia ciała, takie jak łuski, pióra lub rogi. Dinozaury były mięsożerne, roślinożerne lub wszystkożerne, co oznacza, że żywiły się wyłącznie mięsem, roślinami lub jedzeniem, zarówno mięsem, jak i roślinami. Wśród dinozaurów występowały te z długimi szyjami, które pomagały im docierać do wysoko położonych liści. Były także dinozaury pancerne, które miały rogi i pancerz na swoim ciele. Paleontolodzy, czyli naukowcy, którzy badają dinozaury, ciągle odkrywają nowe gatunki dinozaurów i dowiadują się coraz więcej na ich temat. Dzięki temu nasza wiedza o dinozaurach ciągle się rozszerza. Dinozaury są niezwykłymi stworzeniami, które ciekawią nas od wielu, wielu lat. Baw się dobrze, odkrywając świat dinozaurów. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, by podróżować w czasie? Czy wyobrażacie sobie, jak to by było spotkać dinozaura osobiście? W naszej opowieści wszystko jest możliwe. To nie byle jaki dinozaur. To dinozaur zagubiony w czasie. Wydaje się, że niesamowita skrzynia zabierze go w nieznane przygody przez erę dinozaurów. Jesteśmy pewni, że dinozaur będzie potrzebował naszej pomocy, by odnaleźć właściwy kierunek w tej wyjątkowej podróży. Razem z dinozaurem przemierzymy dżunglę sprzed milionów lat, spotkamy się z tajemniczymi dinozaurami i odkryjemy fascynujące sekrety tego świata. Ale uwaga, czasami będziemy musieli zachować ostrożność, ponieważ dinozaury potrafią być naprawdę dużymi i pełnymi energii zwierzętami. Przygotujcie się na tą podróż. Gotowi? 3, 2, 1, ruszamy po przygody. W świecie bajek nic nie jest niemożliwe. Kiedy miś Brązuś wędrował przez gęste liany i kolorowe kwiaty, nagle pojawił się mały, ale bardzo ciekawy dinozaur. Wyobraźcie sobie, prawdziwy dinozaur w pełnym wydaniu. Dzień dobry, dinozaurze, powiedział miś Brązuś. Widzę, że jesteś nowy w naszym lesie. Dinozaur miał na imię Dino i troszkę się przestraszył, ale po chwili uśmiechnął się do misia Brązusia. Cześć, jestem Dino. Skarb, który odkryłem, przeniósł mnie do tego miejsca. Chciałbym wrócić do swojego domu, ale nie wiem, jak to zrobić. Może mi pomożesz? Miś Brązuś wytarł łezkę z oka Dina i zapewnił go, że chętnie mu pomoże. Brązuś pomyślał, że wiedza o prehistorii mogą być kluczem do powrotu Dina do jego czasów. Wspólnie zaczęli więc przeczesywać las, szukając tajemniczych zaklęć i wskazówek, które mogłyby pomóc dinozaurowi. Razem przebyli kręte ścieżki, mijali małe strumienie i spotkali różne stworzenia, które chętnie dołączyły do tej niezwykłej wyprawy.
Podczas ich poszukiwań miś Brązuś opowiadał Dino o swoim życiu w lesie. Mówił o wspólnych zabawach z przyjaciółmi, o pielęgnowaniu przyrody i o tym, jak ważne jest szanowanie innych istot, zarówno tych dużych, jak i tych małych. Dino zaczynał coraz bardziej rozumieć, że nawet różniąc się od siebie, można znaleźć wiele wspólnych punktów i dzielić cenną przyjaźń. Podczas tych poszukiwań natrafili na bardzo stary głaz, na którym wyryte były stare piktogramy, czyli znaki. Miś Brązuś zaczął je analizować. Doszedł do wniosku, że to właśnie zaklęcia, które mogłyby przywrócić magiczną moc i pomóc Dino wrócić do jego świata. Wszyscy zebrali się wokół głazu, a miś Brązuś odczytał zaklęcie. Dino zamknął oczy, skupił się i powtórzył słowa zaklęcia za misiem Brązusiem. Nagle wokół nich pojawiły się zgrzyty, trzaski, przenosząc do świata dinozaurów. Kiedy Dino otworzył oczy, spostrzegł swój świat. Był z powrotem w swoim świecie. Jednak tuż obok niego spostrzegł misia Brązusia. Okazało się, że magiczne zaklęcie zadziałało na nich razem. Zamiast zielonego lasu otoczyła ich kraina, gdzie dinozaury panowały od wieków. Wulkaniczne góry wznosiły się ku niebu, a nad nimi krążyły ptaki o dziwnych, prehistorycznych kształtach. W oddali dostrzegli horyzont pełen tajemniczych stworzeń, a ziemia drżała od kroków ogromnych bestii. Miś Brązuś i Dino stanęli w środku tej krainy, gotowi na niesamowitą podróż w czasie i przestrzeni. Przygoda przed nimi była olbrzymia, a ich serca biły szybciej niż zwykle. Wokół nich szurały potężne łapy i ogromne ogony. Były to dinozaury, które chciały ich zjeść. Biegnijmy, misiu, biegnijmy szybko! Krzyczał Dino. Musimy uciekać! Dinozaury ścigały ich przez gęstą dżunglę, ale misiowi Brązusiowi i dinozaurowi Dino udało się uniknąć tych potężnych szczęk, przeskakując przez kamienie i korzenie, omijając gęste zarośla. Wreszcie dotarli do małego strumienia. Miś Brązuś i Dino wpadli do wody. Uff, uciekliśmy, Dino, powiedział miś Brązuś, a jego okrągłe oczy patrzyły na przyjaciela pełne wdzięczności. O tak, Brązuś, razem jesteśmy silni i odważni, odpowiedział dinozaur Dino. Siedzieli tak chwilę na brzegu strumienia, oddychając z ulgą. Ich serca biły spokojniej. Podążając dalej przez tajemniczą dżunglę, miś Brązuś i Dino odkryli przed sobą nowe niebezpieczeństwa. Ich kroki wiodły ich przez gęsty las. Po każdym kroku czuli się coraz odważniejsi, gotowi na nowe przygody. Nagle, gdy słońce zaczynało chylić się ku zachodowi, przyjaciele napotkali na piękne, ale i groźnie wyglądające stworzenie. To wielki dinozaur rogacz, którego imponujący wyrostek na czubku głowy robił wrażenie. Wielki dinozaur rogacz patrzył na nich z ciekawością, a jego oczy lśniły w promieniach słońca. Miś Brązuś i Dino zdawali sobie sprawę, że to może być ich nowy przyjaciel, ale może to być też wielkie zagrożenie. Jednak zdecydowali się zbliżyć bardzo ostrożnie, podnosząc swoje małe łapki jako znak pokoju. Cześć, wielki dinozaurze! Jesteśmy miś Brązuś i dinozaur Dino. Szukamy domu Dino i jego rodziny. Wielki dinozaur rogacz patrzył na nich przez chwilę, a potem wydał dźwięk, który brzmiał jak długa melodia.
To jego sposób na komunikację. Musicie przejść przez moją krainę, by udowodnić, że jesteście godni mojej przyjaźni. Muszę zobaczyć waszą odwagę i dobroć, powiedział wielki dinozaur rogacz. Miś Brązuś i Dino przyjęli wyzwanie. Razem przemierzyli trudne ścieżki, wspierając się nawzajem i pokonując wszelkie przeszkody. Pomagali rannym zwierzętom, naprawiali mosty, rozwiązywali zagadki, które wielki dinozaur rogacz im stawiał. Po wielu dniach trudów i przygód w końcu zdobyli uznanie wielkiego dinozaura rogacza, a on przyjął ich serdecznie w swoim królestwie i stał się ich przewodnikiem. Wasza odwaga i dobroć zdobyły moje serce. Teraz mogę wam pomóc przedostać się przez moją niebezpieczną krainę, powiedział dinozaur. I tak trzy niezwykłe istoty, miś Brązuś, dinozaur Dino i wielki dinozaur rogacz, wyruszyli w podróż przez najniebezpieczniejszą część krainy dinozaurów. Wielki rogacz ugiął swoje potężne ciało, tworząc wygodne schodki na swoim grzbiecie dla misia Brązusia i dla dinozaura Dino. Obaj wskoczyli na jego grzbiet i trzymali się mocno. Potem ruszyli naprzód przez dziką i niebezpieczną krainę groźnych dinozaurów. Podążali przez gęste zarośla i mijali wysokie drzewa. Wszędzie dookoła słyszeli ryki i warczenie innych groźnych dinozaurów. Ale wielki dinozaur rogacz wiedział, jak się skradać i jak unikać innych dinozaurów. Nagle zza krzaków wyłonił się ogromny, groźny dinozaur, tyranozaurek, największy i najgroźniejszy ze wszystkich. Jego ogromne szczęki były pełne ostrych zębów, a jego oczy błyszczały niebezpiecznie. O nie, to tyranozaurek, szeptał dinozaur Dino, ale wielki dinozaur rogacz nie tracił zimnej krwi. Skręcił nagle w bok, zmylił tyranozaurka i wbiegł w gęstą dżunglę. Przyjaciele jechali na grzbiecie wielkiego dinozaura przez gąszcz drzew i wijące się ścieżki. Minęli mokre bagna i spłoszone stada innych dinozaurów. Ich serca biły szybko, ale wiedzieli, że są razem i wspólnie dadzą radę. W końcu, gdy słońce już zaszło, dinozaur rogacz wprowadził ich do bezpiecznego zakątka, ukrytego przed groźnymi dinozaurami. Daliśmy radę, jesteśmy bezpieczni, wykrzyknął miś Brązuś, przytulając swoich przyjaciół. Dinozaur Dino przytaknął i powiedział: tak, dzięki tobie, wielki dinozaurze rogaczu, przeszliśmy przez najniebezpieczniejszą krainę. Wielki dinozaur rogacz skinął dumnie głową. To była prawdziwa przygoda, przyjaciele, i pokazaliście, że razem można pokonać każdą przeszkodę. Dalej musicie iść już sami. Miś Brązuś, dinozaur Dino podziękowali wielkiemu dinozaurowi rogaczowi i opadli zmęczeni, ale szczęśliwi na trawę. Potrzebowali chwili, aby dojść do siebie. Po przejściu przez niebezpieczną krainę groźnych dinozaurów, miś Brązuś i dinozaur Dino poczuli się pewniej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz mieli przed sobą nową misję – odnaleźć rodzinę dinozaura Dino. Wyszli z tego gęstego lasu i znaleźli się na otwartych polanach, gdzie trawa bujnie rosła i kwiaty tańczyły na wietrze. Słońce świeciło jasno na niebie, dodając im ciepła i odwagi. Będziemy szukać wszędzie, aż ich znajdziemy, powiedział miś Brązuś. Dinozaur Dino przytaknął, uśmiechając się szeroko. Damy radę, będziemy wytrwali i nie poddamy się.
Podróżowali jeszcze przez kilka dni, pokonując wodospady, jaskinie, tajemnicze ścieżki, które prowadziły ich coraz bliżej. Ich współpraca była jak kompas, który kierował ich w dobrą stronę. W końcu dotarli do ogromnego, zielonego wzgórza. Na jego szczycie rozciągała się panorama pełna dinozaurów różnych kształtów i rozmiarów. Dinozaur Dino wydał radosny ryk i zaczął biec w dół wzgórza. To jest to, Brązuś, to jest moja rodzina! Brązuś biegł za nim, serce biło mu głośno. Gdy dotarli do dołu wzgórza, dinozaur Dino został przywitany radośnie przez swoją rodzinę. To była chwila pełna radości i emocji. Brązuś uśmiechał się, widząc, jak Dino jest szczęśliwy wśród swoich bliskich. Rodzina Dina przyjęła Brązusia z otwartymi ramionami, wyrażając ogromną wdzięczność za pomoc. Gdy już wszyscy byli razem, zaczęli opowiadać historię, śmiejąc się i dzieląc się przyjacielskimi chwilami. Brązuś został serdecznie przyjęty w kręgu rodziny Dino i poczuł, że znalazł nowych, bliskich przyjaciół. Jednak zaczął odczuwać, że to nie jest jego świat i że chce wracać do siebie. Ale jak to zrobić? Jak przenieść misia Brązusia w jego ukochany las? Mama i tata dinozaura Dina zebrali się ze wszystkimi wokół dużego kamienia, aby opowiedzieć o swoim planie. Jak przenieść Brązusia do jego domu? Długie ogony dinozaurów delikatnie machały w powietrzu. Mamy przed sobą zadanie, które wymaga od nas współpracy. Nasz przyjaciel Brązuś pomógł wrócić naszemu Dinowi do domu, a teraz my pomożemy Brązusiowi przenieść się do jego krainy w lesie. Wszystkie dinozaury wydały zadowolone odgłosy i kiwały głowami, wyrażając w ten sposób zgodę. Trzeba będzie zdobyć magiczną iskrę z wielkiego wulkanu, która połączy nasze światy i pozwoli misiowi Brązusiowi wrócić do jego domu. Dinozaury z zaciekawieniem słuchali dalej. Jest to trudne zadanie, ale razem sobie poradzimy. Będziemy stawiać czoła wielu przeszkodom. Będziemy przechodzić przez dżunglę, przekraczać rwące rzeki i pokonywać wszystkie przeszkody. Dinozaury podnieśli swoje łapy i byli gotowi na nową przygodę, aby wesprzeć Brązusia i pomóc mu wrócić do jego domu. Tata dinozaura spojrzał na małego dinozaura Dina i powiedział pełnym ciepła głosem: a teraz, moje dziecko, jesteś kluczem do tego magicznego planu. Ty będziesz naszym przewodnikiem przez tę podróż, a twoja odwaga przeniosą nas przez każde niebezpieczeństwo. Mały dinozaur kiwnął główką, wzruszony i pełen siły. I tak mama i tata dinozaura podzielili się swoim planem z resztą rodziny, a wszyscy zaczęli przygotowywać się do tej niezwykłej wyprawy. Razem wyruszyli, kierując się w stronę wielkiego wulkanu, gotowi stawić czoła przeszkodom, aby przeprowadzić misia Brązusia do jego domu w lesie. Rozpoczęła się niezwykła podróż przez dzikie tereny, która miała zaprowadzić dinozaury i misia Brązusia do wielkiego wulkanu. Mały dinozaur Dino, pełen zapału, prowadził wszystkich przez gęstą dżunglę, śpiewając wesołe piosenki, aby podtrzymać ducha wszystkich podróżników. Każdy krok był nową przygodą, każde przejście przez rzekę nowym wyzwaniem. Dinozaury pokonywały przeszkody, a miś Brązuś, choć nie miał dużych nóg czy długiego ogona, wspierał ich swoją radością i odwagą. Gdy dotarli do wielkiego wulkanu, zaczęli podziwiać jego potężną moc. Ogień wulkanu tlił się na szczycie, a dym
unosił się w powietrzu i sprawiał wrażenie, że to miejsce wydawało się bardzo tajemnicze. Teraz, rzekł tata dinozaura, musimy wspólnymi siłami zdobyć magiczną iskrę, która połączy nasze światy, ale to nie będzie łatwe. Wszyscy zebrali się wokół, aby wysłuchać dokładny plan. Dinozaury uformowali pierścień, trzymając się za łapy, a Brązuś stanął w środku, przytulając się do małego dinozaura. Nagle za szczytu wielkiego wulkanu wybuchł wielki ogień i iskry. Wszyscy trzymali się mocno, nie tracąc ani nadziei, ani wiary. Z każdą chwilą światy zaczęły się łączyć. Iskry z wielkiego wulkanu spadły na pierścień dinozaurów i misia Brązusia, a potężna energia wypełniła powietrze. Gdy portal otworzył się szeroko, wszyscy poczuli, że ich wysiłki przyniosły rezultaty. Brązuś i Dino pożegnali się, wiedząc, że już nadchodzi ten czas. Teraz, Brązuś, teraz musisz wejść w ten portal, a znajdziesz się w swoim domu w lesie. Misiu Brązusiu, poszukiwaczu, czeka cię ostatnie zadanie do wykonania. Odszukaj źródło, gdzie tajemnicza siła się skrywa. Przed sobą zobaczysz labirynt z odbiciem księżyca. Ścieżka jest ukryta, lecz twoja wytrwałość jest kluczem. Znajdź kwiat o barwie tęczy, co niesie w sobie pełną moc. Otworzą się wtedy bramy czasu i przestrzeni. Wtrąć jedną łzę w to źródło. Wtedy twój most się ukaże i przeniesie cię do twojego świata. Pamiętaj, misiu, że odwaga i dobroć otworzą drzwi, a twój las znów będzie blisko. Miś Brązuś spojrzał na dinozaura Dino i na wszystkich wokół z wielką wdzięcznością w oczach. Wszedł do portalu, a świat za nim zaczął się rozmazywać. Wykonał swoje zadanie wzorowo i znalazł się w swoim domu, wśród bujnych lasów i kolorowych kwiatów. Zrozumiał, że dzięki swojej odwadze i przyjaźni rozwiązał zagadkę i wrócił do swojego lasu. Miś Brązuś potwierdził, że kiedy masz odwagę i działasz, nawet największe przeciwności mogą stać się wspaniałymi przygodami, które będzie można wspominać przez całe życie. Zawsze bądźcie odważni, życzliwi i gotowi na przygodę. Do usłyszenia w kolejnych niesamowitych przygodach misia Brązusia i jego przyjaciół.